Dania Horsens. To kolejna nasza realizacja. W uroczym zakątku pośród stawów i wzgórz porośniętych drzewami położona jest posiadłość państwa Torp. Tu też dzikie ptactwo w drodze z północy na południe odpoczywa przed dalszą drogą. Po wstępnych oględzinach okazało się, że poza remontem pokrycia konieczna też była wymiana konstrukcji drewnianej. W zasadzie wykonano nową konstrukcję stropu nad starym stropem. Częściowo naprawiono mury i kominy. Wykonano też dach nad dobudowaną nową częścią domu. Strzecha trzcinowa na całości dachu została zabezpieczona systemem Polfibra, który zapewnia cyrkulację powietrza w trakcie eksploatacji, a w razie pożaru odcina dostęp tlenu do płonącego pokrycia. Zabezpieczenie to wymagane jest na przykład w Danii dla uzyskania dotacji państwa do renowacji obiektów krytych strzechą. Tak dba się tam o podtrzymanie dobrych tradycji i zachowanie unikalnego klimatu krajobrazu ze strzechą w tle. W dachu wykonaliśmy kilka nowych okien wraz z sosnowymi podokiennikami. Strzechę wykończyliśmy kalenicą wrzosową z dębowymi kozłami, podkreślającymi wiejski charakter posiadłości. Na wykonane pokrycie udzielamy 10-letniej gwarancji, za wyjątkiem elementów wykończeniowych, które powinny podlegać renowacji co 3 do 5 lat. W przypadku, gdybyście Państwo byli zainteresowani podobną usługą, zapraszam.